kłaniam się nisko w kolejnym gniocie. Temperatura, moi drodzy, 21 stopni. Nie jest źle, wiaterek wieje delikatny. Ruszamy. Już ostatnie podrygi na kurierce. Tak wam powiem, bo przypuszczam, że do 9 będę jeździł września, bo mam ubezpieczenie do tego dnia. No i zobaczymy jak to będzie. Odpalę sobie apkę. I lecimy z koksem, moi drodzy. Ruszaj. Nie można zalogować. W drogę. Teraz się zaloguję. I się zalogowało. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Ostatnio poniedziałek był bardzo dobrym dniem. Trochę zarobiłem, powiem wam, nie spodziewałem się. Ale już wtorek, czyli wczoraj, kiepściutko, tak. Zależy jak trafisz, mój drogi widzu. Najgorsze jest to, że tak bezmyślnie, nie wiem co, czy to system, raczej to system tak działa, nie? Że wysyłają cię do sklepu, masz odebrać 4 zgrzewki wody po 2 litry. Gdzie to mam sobie załadować? Na plecy? Praktycznie każdy to odmawia, nie? Każdy to odmawia praktycznie z tych, co ludzi rozwożących, bo nie mają takich wielkich kufrów. Kufrów, dobrze powiedziałem? Boksów, nie? Tych wielkich. Mają wielkie, no ale bez przesady, nie? A jak odmówisz ze 2, no to już ci dają przerwę. Tam musisz z pół godziny za kolejnym kursem czekać. To jest dziwne. Ale dobra, moi drodzy. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Zobaczę, gdzie dzisiaj się znajdę, w jakim miejscu. I coś tam dla was nagram. Zapraszam na odcinek. Tak, pierwsze 2 kursy za mną, moi drodzy. Pogoda taka senna, można powiedzieć. Taka senna, niedługo zacznie lać deszcz. Tak, taka plaga jest takich ludzi. Daj mi drobne. Jeden przychodzi taki pod Tesco, krzyczy do mnie, woła mnie, chodź na chwilę, to daj mi jakieś drobne, jestem bezdomny. Ja mówię do niego, czemu kłamiesz, że jesteś bezdomny? Mieszkanie masz, vouchery na jedzenie masz. Wyglądasz schludnie, dobrze. Może do pracy gdzieś byś poszedł sobie dorobić. Mówię, ja na Uberze sobie jeżdżę, a ty byś chciał tak szybko, łatwo. Daj. No niestety, tak ich państwo nauczyło. Państwo, które jest nadopiekuńcze, można powiedzieć. I no i rozdaje. Rozdaje z lewa i prawa, ale niedługo to się skończy. Pieniędzy już mają coraz mniej, moi drodzy. Oglądam sobie różne programy na ten temat, czytam trochę w necie. Może już niedługo to beneficjarstwo się skończy, ale napływają nowi, moi drodzy. Ludzie, którzy przypływają tutaj na łodziach, pontonach, no kurczę. Ja tam im nie zazdroszczę niczego. Są ładowani do hoteli. No i siedzą w tych hotelach, nie? No, ja im tego nie zazdroszczę i nikomu nie życzę takiego losu, jak oni mają, nie? Ale to jest niestety błąd państw, które przyjmują takich ludzi. Takie jest moje zdanie. Ja zawsze mówiłem, żeby nie rozdawać, może źle powiedziałem. Nie jestem za tym, żeby ludziom dawać za darmo. Ale niestety, rozdawnictwo pełną parą, jakieś tam 800, 500, 400 plus. Jestem za tym, żeby ludzie sami sobie godnie zarobili, żeby państwo im dało, takie warunki, żeby mogli sobie sami zarobić, nie? No ale niestety z pokolenia na pokolenie ludzie rozleniwieni mieszkają sobie po socjalach, państwo ich utrzymuje, brakuje, to coś na lewo sobie dorobi. I tak to wygląda, albo pójdzie, kurczę, po drobne. Wołać drobne od ludzi, moi drodzy. Dobra, lecę sobie dalej, zobaczymy, co przyniesie dzień. Spijam kawusie. Tak jak mówiłem, ja to ciężko reaguję na taką pogodę. Muszę się wyprostować, bo jest na taką deszczową pogodę, wasze zdrowie. Z Burger Kinga nawet spoczko kawa. Przed chwilą wiozłem z polskiej knajpy, restauracji na Greenfordzie. Żarcie dla pani księgowej, jak się okazało. Poznała mnie i mówi, kurczę, Jarek, co ty robisz na Uberze? Mówię, że pracuję. A pani do mnie, to już takich milionów na YouTubie się nie zarabia? Mówię, no nie zarabia się, nie? Trzeba sobie
trzeba sobie radzić. Ludzie się dziwią trochę, co ja robię na Uberze. Nie? Tak to, moi drodzy, wygląda, ale żadna praca nie hańbi. Jeszcze max, jak już mówiłem, do 9 i koniec kariery. Trzeba będzie coś wymyśleć, żeby pieniądze zarabiać, żeby przetrwać w Londynie. Wasze zdrowie. Ale jak na razie nie jest źle. Nie przejmuję się niczym, robię swoje. Pamiętajcie, róbmy swoje. Róbmy swoje. A co do tych ludzi, co tak wołają ode mnie te pieniądze. Daj te drobne. Mówię, kupię ci jedzenie, chcesz? Nie. Chciałbym drobne na kawę. Mówię, no chodź, kupię ci kawę, kupię ci zestaw. Mówię, w Burger Kingu. Może kebaba chcesz? Coś zjeść? Nie ma problemu. Nie. Mówię, no widzisz. Pieniążki potrzebują na... Nie wiem na co. Ale powiedziałem już, że... Powiedziałem jednemu, że oszukują. Kurczę, no taki sposób życia, kurczę, żebrać na ulicy. No to już takie, kurczę, już delikatny upadek człowieka, można powiedzieć, nie? Ale kurczę, zawsze jestem w stanie zrozumieć. Są depresje, są choroby alkoholowe, że nigdy takiego człowieka nie skreślam. Z chęcią pomogę, tylko nigdy nie daję pieniędzy. Czasami jak kupuję piwko i widzę takiego chłopa, widać, że kurczę, chce mu się pić, no to dam mu jedno piwko. Chociaż nie powinienem, ale poczęstuję tym piwkiem, nie zbiednieję, a też mu nic nie będzie, tego jednego piwa. Nie powinienem, wiem, ale kurczę. Czasami, zawsze mi jest żal tych ludzi, zawsze. Zawsze mi jest tych ludzi żal, bo jakiś powód był, że on trafił na ulicę na przykład, lub po prostu żebrze na ulicy, mając mieszkanie socjalne, mając WIKT i opierunek od państwa, tak to się mówi? No, dobrze powiedziałem. No nie wiem. Takie wygodne życie sobie wybrali. Wygodne. Czy ja wiem, czy wygodne? Ach, zagadałem się trochę, no ale takie moje przemyślenia, co to takim człowiekiem kieruje. Że tak na ulicy. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć, ale zawsze takich ludzi będzie mi szkoda i zawsze pomogę. Nakarmię, napoję, a pieniędzy nie dam. Zdrowie. Dzisiaj słabo, moi drodzy, słabo. Godzina 16:30. Zrobiłem tylko 3 przejazdy. Jeżdżę. Wyjechałem chyba 20 po drugiej. 3 przejazdy zrobiłem. Cieniutko. Jak jest robota, jeździsz, a jak nie ma roboty, to stoisz jak taki wazon, moi drodzy. Powtórzę się, pogoda taka jest, że bym poszedł spać, nie? Poszedłbym spać, datuję się kawą, druga kawa moja. No ale dobra, będziemy ciągnąć tą zmianę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też zaobserwowałem młodzież, którzy przychodzą tutaj, która tutaj przychodzi. W dłoniach mają chyba Biblię i się modlą. Krzyczą, modlą się, tańczą. Spoko. Nie oceniam. Wielu z was pisało, Jarek, byś wyszedł na tą dzielnicę z krzyżem po tobie. Nieprawda. Ludzie się modlą tutaj. I chodzą i z krzyżami na klatce piersiowej takimi wielkimi. Nic nikomu tu się nie dzieje. Wszyscy żyją w zgodzie, naprawdę. Są dla siebie mili. Naprawdę, ludzie są dla siebie mili. W Polsce ludzie tacy mili dla siebie nie są. Naprawdę, czy to w sklepie, czy to na ulicy. Oczywiście zdarzy się wszędzie jakiś wariat, że będzie dla ciebie niemiły. No ale co? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wszędzie znajdziesz wariacików, nie? Ale ludzie tu są naprawdę przemili. Wiesz, że kurczę, z tymi dostawami już z 800 dostaw zrobiłem. Zaraz sprawdzę z ciekawości. Ile, Jarosław, zrobiłeś ty dostaw? 790 dostaw zrobiłem. I kurczę, praktycznie nie miałem żadnego złego jakiegoś tam... jakiejś złej sytuacji. Wszyscy bardzo mili.
to czasami oszukują, nie? Że dostarczyłem im przesyłkę, piszą, że nie dostarczyłem, nie? To następnym razem zdjęcie muszę robić. I tak, tak to, moi drodzy, się kula. Tak to się kula. Piekarnia. Była piekarnia, poszedłem do tej piekarni, zobaczyłem, jak to wygląda. Mówię, nie, dziękuję, do widzenia. Nie na moje nerwy. O, ktoś sobie śpiewa. A, to jest ten gostek, co? Co woła kaskę od ludzi, co mu powiedziałem, że muszę za robotę wziąć. No i tak to jest. Tak to, moi drodzy, wygląda. O czym mówiłem, bo mnie piosenkarz z rytmu zbił. Zbił mnie z tropu. I don't have sorry. Yeah. Pani się pytała, czy mam zapalniczkę. Ja nie palący. Nie palący, moi drodzy. Tak to z tymi piekarniami, nie? Tak samo byłem w pewnym markecie. Nie będę mówił nazwy. Wstawili dwie dodatkowe kasy, czy trzy, samoobsługowe. Zwolnili parę osób, nie? Dzisiaj mieli chyba jakąś kontrolę. Ktoś tam ważny był chyba, bo chodziło paru panów w białych koszulach z tabletami. No i kolejka jak cholera, trzy osoby na sklepie. No i ten kontroler chyba, jak zwał, tak zwał, pyta się tego kasjera, czemu tu te papierosy nie są powykładane, czemu te kardony są. A on mu odpowiada, ja mam tylko dwie ręce. Założyliście trzy kasy, pozwalnialiście ludzi. Na takim sklepie jest nas dwóch, czasami trzech. Jak ja mam to zrobić? No, ludzie się denerwują. Zwalniają ludzi. Czy to z marketów, czy to... Wszędzie, naprawdę. Wszędzie jest lipa. A znaleźć dobrą pracę to naprawdę ciężka sprawa. Dobra praca to jest tylko z polecenia. A te ogłoszenia to same gówniane roboty, tak wam powiem. Gówniane roboty. Piekarz 1144. Piszecie mi, że są ogłoszenia na Indeed. Są te ogłoszenia na Indeed. Ja znam te ogłoszenia na Indeed. I też muszę brać pod uwagę dojazd. Nie będę półtorej godziny do pracy dojeżdżał. Max 40 minut mogę dojeżdżać. Moją motorynką. No, jest jak jest. Znajdę to, nie znajdę, ale na zimę bym chciał się wbić do jakiejś fajnej piekarni, ale ciężko. Ciężko znaleźć. Zobaczę sobie ogłoszenie na Indeed. No. Ta piekarnia cały czas, co mnie chciał wydymać na 16 funtów, cały czas ogłoszenie jest. Sandwich Maker 12. Baker. Co tu jest? Na Twickenham. Na magazyn. 23 tysiące rocznie. Co to jest? 23 tysiące rocznie. Naprawdę, moi drodzy. Śmig na sali. Ale co? Co zrobisz? Bakery Manager. 40 tysięcy rocznie. Baker and Cake Decorator. Full time and part time. Dobrze powiedziałem po angielsku? Z akcentem. I tak? Kurczę, nie straciłem polskiego akcentu. Nigdy nie stracę. Jak oglądam niektórych youtuberów, kurczę, ze Stanów. 4 lata laska jest w Stanach, już akcent zgubiła polski. Już gada takim dobrym akcentem angielskim, jakby co najmniej tam się urodziła. Nie wiem, na czym to polega. Może niektórzy tak mają zdolność szybkiego zapominania akcentu, nie? Ja mam kolegów, na przykład Adrian Urban. Świetnie włada językiem angielskim, świetnie. Jego żona również, perfekt. No i jakoś akcent mają polski. Nie? To jest dziwne, ale mniejsza z tym. Nie? No i tak to wygląda z tymi ogłoszeniami. Nie chcę na to patrzeć w ogóle, bo mnie nerwy biorą. Moi drodzy, dzisiaj trochę pomarudziłem jak zawsze. Od rozkmina z motorynki. Muszę się wyprostować, bo się garbię. Rozkmina z motorynki. Wasze zdrówko, moi drodzy, szanujcie się nawzajem, pomagajcie sobie nawzajem. Nie bądźcie zawistni, bądźcie dobrymi ludźmi. O. I będzie wam się lepiej
w życiu żyło. Mi się tak żyje. Żyje mi się dobrze. Staram się być dobrym człowiekiem. Nikomu w drogę nie wchodzę. I też tak nie róbcie. Jak to mój kolega mówił, nie bruździ. To jest najważniejsze. Trzymajcie się. Zdrowia, moi drodzy. Subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. A, znikają komentarze, Jarek, usuwasz. Usuwam komentarze ze względu, dużo botów przychodzi. Takie babki piszą i wejdziesz na ten kanał, a tam jakaś strona kieruje cię do jakiejś strony dla dorosłych. I dlatego chyba z 25 tych kobitek usunąłem, nie? No i też przygupów trochę pousuwałem, więc... Bana na pół roku, może się nauczą, może nie. A jak nie, to sobie założą nowe konto, tak robią. Moi drodzy, zdrówka wam życzę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!